Festiwal festiwalem, ale parsza musi być. Was the parsza, pani Zosia? Balak. Balak był królem Moabu, ale bohaterem tej historii jest Bilam, a także jego oślica. Bilam jest postacią historyczną, potwierdzoną. Był wielkim czarownikiem, a nawet prorokiem. Jak mówią rabini, nie było wśród synów Izraela proroka jak Mojżesz, ale wśród innych narodów był taki prorok i był to Bilam. Umiał przewidywać przyszłość, mógł rzucać przekleństwa albo błogosławieństwa, w obu wypadkach skutecznych. Balak go wzywa na pomoc, aby przeklął Izraelitów, gdyż wiedział, że jak mówił, kogo pobłogosławisz, błogosławiony jest, a kogo przeklniesz, przeklęty. Jak to się stało, że ten wielki prorok i czarodziej, obdarzony tak wielką mocą, stał się symbolem takiego zła, że jak mówi Miszna, będzie on wśród tych, którym odmówiono udziału w świecie przyszłym. Otóż Bilam był człowiekiem do wynajęcia. Gotów służyć temu, kto da więcej. Jego wielkie zdolności nie łączyły się z żadną etyką. Nie interesowały go skutki jego przekleństw czy błogosławieństw. Nie łączył się z nikim, nie był wobec nikogo lojalny. Był człowiekiem bez narodu, Bliam, jak tłumaczy Talmud jego imię. A w początku parszy widzimy go też jako po prostu krętacza. Kuszony bogactwem przez wysłanników Balaka, czeka oczywiście na głos Boga, ale kiedy usłyszy nie chodź i nie przeklinaj, nie potrafi się z tym pogodzić. Gra na zwłokę, każąc kolejnym wysłannikom Balaka czekać, licząc, że być może najwyższy zmieni zamiar. Bał się narazić na gniew Boga, ale najwyraźniej nie potrafił się wyrzec zarobku. I gdy wreszcie usłyszał, idź z nimi, ale uczynisz tylko to, co ci powiem, poszedł. I po drodze poniósł karę. Wielki prorok nie widział anioła z obnażonym mieczem zastępującego mu drogę. Za to jego oślica go widziała i trzykrotnie uratowała mu życie, za co trzykrotnie otrzymała chłosty. I dopiero kiedy przemówiła do niego ludzkim głosem, wreszcie przejrzał na oczy i zrozumiał, co się stało. Otóż wielkiemu prorokowi, zadufanemu w swoją moc, i wierzącemu, że to on może błogosławić i przeklinać własną mocą, najwyższy pokazał, że nawet jego oślica mogła być większym prorokiem niż on. A wszystkie cytaty z rabinem Jonatanem Zaksa. Wiemy, że w końcu Bilam, zamiast przeklinać, Izrael błogosławił w pięknych słowach, które znamy, jak dobre są twoje namioty, Jakubie, twoje siedziby, Izraelu. Ale to jeszcze nie jest koniec. Niestety jeszcze o Bilamie usłyszymy. Szabat szalom.